W Raptorze dołożyłem właśnie lusterka, manetki, naprawiłem kierunek. Lusterko mi się rozkręciło, zaślepki wyleciały. Paliwa nie ma za dużo, prawie na dnie. O, żebra widać. Coś tam. Pływa, ale już przy samym dnie. Kontrolka, żeby było łatwiej, to chyba nie pali od wlewu paliwa. Kierunek zrobiłem. Oczywiście założyłem ten stary finol, ale to nic. Najważniejsze, żeby coś było, żeby było przepisowo. Biorę pół litra paliwa ze sobą w plecaku. Nie biorę telefonu, nie biorę pieniędzy na paliwo. Wyjeżdżam na miastownię zobaczyć, co tam jest, co tam słychać u ziemali. Może kogoś spotkam, może z kimś na winę. W każdym bądź razie mam resztę paliwa i zobaczymy, jak się ten rajd skończy. Free ride po mieście. No, koniec. Czy będę musiał go pchać i zakorkuję w drodze protestu drożejącemu paliwa i będę go pchał i będę korkował ulicę, czy zdołam dojechać normalnie na bazę? Tymczasem... Pal, nagrane! A jak? Przede wszystkim lustra przepisowe mam. No i pół litra paliwa. Nie wiem, pół litra czy 0,33? A co, taki teścik można sobie zrobić? Komu kto zabroni? Wjadę na test. Ja i ta buteleczka. Mój Raptor. Mam nadzieję, że nikomu mój wydech nie będzie przeszkadzał. Samo centrum miasta. Jak myślicie, spotkam kogoś na miastowni? Co z lusterkiem się dzieje? Trzymaj fason. Przetestować trzeba, czy coś widać. Coś widać. Siema!
a ja tu na miastownię wyjechałem. Mówię, może z kogoś spotkam. Siema, Jarek. Siemanko, a my już się spotkaliśmy. Tak? No. Wlepy chcesz nowe? No. Dzięki. Leg ekipa. I co tam powiedz? Jak sprzęcik? No śmiga. Śmiga. A my się wcześniej spotkaliśmy, to nagrywaliśmy na czarnego Kreidlera. Gdzie? Czarnego Kreidlera nagrywaliśmy. No, na serwisówce. O kurde, nie pamiętam. Gdzie to było, kiedy? To było... O! Niedawno. Nie wiem, na pewno to nie było. Kreidler, czarny motocykl. Z głośnym wydechem. Gdzieś tam pierwszy odcinek chyba nagrywaliśmy z motocyklami. Aha, aha. Nie pamiętam, powiem ci, że tyle tego było, że no, nie pamiętam. No też miałem bujną historię, sprzedałem tamtego Kreidlera. Kupiłem Yamahę, R-kę. Na R-ce miałem wypadek. Uuu, no, R-kę jaką? 125. Aha. Yamahę i ten. I z odszkodowania w końcu się udało dostać. I Duke'a wziąłeś? I Duke'a. Jaka pojemność? 125 też. 125. I co, zadowolony jesteś? W ogóle najwięcej fanów sprawia. No. Fajnie, w mieście się można poruszać fajnie, nie? Mały dosyć, ale no skrętny bardzo. Na koło wyrywasz? Idzie to? Nie, chce mi się, szkoda mi. To jest 125, to jest takie ty i może rzucić. No może się kiedyś spotkamy jak na tym, na Willy Boysu tam na Komaszycach. To może tam potrenujemy trochę na kole. Na tym asfalcie, tam na tej bocznej, wiesz? Albo jak się w końcu przerzucę na A2. Co? Albo jak się w końcu przerzucę na A2. Aha. Na wyższą kategorię. To na pewno coś większego wleci niż 125. To mówisz, wypadek miałeś. No, w Kruszwicy. Gościu mi drogę zajechał. 2,6 promila miał wydychane. No widzisz, mi też zajechali na supermoto jak jechałem i też w sumie ten... Połamałem się i gościu mi zajechał drogę. No i tak asfaltu to już tak nie lubię, wiesz? A dzisiaj mówię, fajna pogoda, muszę się odchamić. Wiesz co, w ogóle to nie mam paliwa, wiesz? I wziąłem tylko pół litra sobie w ten i mówię, zobaczymy dokąd zajadę i czy wrócę na te pół litra. Bez telefonu, bez kasy, bez niczego. No to aż tak? No, tak ekstremalnie poszedłem, wiesz? Ale wziąłem trochę wlepek, mówię, może ktoś mi piątaka za wlepę da, nie? Ale nie, nie, spoko, jeszcze mam, jeszcze paliwo też mam. Płatne z góry. Ale fajnie, fajnie. To co, lecimy, a gdzie lecisz teraz? No tak pomału do domu zwijałem, ale można okrężną drogą. No to nie wiem, na galerię? No. No to dobra, ja za tobą. No dobra.
na motocykl miejsce parkingowe to jest, ale nakłada. Zaślepki wyleciały. Nowe lustra. I nie wypadły. No mam nadzieję, że nie wypadnie.
Paliwa nie. Nieźle. No i stało się. Pół litra. O ja. Kierunkowskaz włącza. Mam awaryjny? No. Koniec. Mam nadzieję, że dojadę teraz. Pół litra. Co? Szybko ucieka. Paliwo? No. No. To muszę wolno jechać teraz. Bo raczej pchać to bym go nie chciał. No nie, no skąd to nie. No. A gdzie rękawiczki dałem? A, to są. Spanikowałem po prostu. Co tu się narobiło, panie? Kurde. No kurde, co jest? Ty, jakbym prądu nie miał. Jeżeli nikt nie zareaguje na takie coś, to albo on się zabije, albo kogoś zabije. Trzeba reagować na takie pijaństwo, jazdę po pijaku. Nie ma tutaj ktoś frajer, bo co, bo go zatrzyma i na policję zadzwoni. To jest, kurde, jak gość z karabinem po prostu.
bar mleczny. Koniec freeride'u, jak wam się freeride podobał na pół litra paliwa i jednego Duke'a i jednego Raptora. No, szkoda, że nie miałem więcej paliwa, bo by można było więcej zjeździć. Nara.